Dziś podsumowanie Global Money Week. Na to spotkanie zaprosiliśmy gości, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, przedstawiciela, który opowie młodzieży o ubezpieczeniach, jak również przedstawiciela Banku Pekao S.A. w Radomsku, który powie o oszczędnościach, jak młodzi ludzie mogą oszczędzać, od czego mogą zacząć i co robić, aby te pieniążki im się nie rozchodziły. Kolejny raz przystąpiliśmy do programu Global Money Week. Jest to międzynarodowa kampania, hasłem przewodnim w tym roku jest zaplanuj swoją przyszłość, dbaj o swoje pieniądze. Uważam, że jest to bardzo potrzebna kampania. Dzięki niej w szkole mogliśmy młodzieży zorganizować wiele ciekawych przedsięwzięć, począwszy od zorganizowania webinarów, w którym młodzież uczestniczyła. Przyłączyliśmy się do konkursów na zorganizowanie skarbon. Graliśmy w gry planszowe. Młodzież miała zorganizowaną wycieczkę do Działoszyna, gdzie mogła w realu poznać po prostu pracę. A podsumowaniem projektu jest po prostu debata, na której będą mogli zadawać sobie bezpośrednio pytania od zaproszonych gości. Ten projekt polegał na tym, żeby młodzieży jakby uświadomić, że ważne jest oszczędzanie, że przyda nam się to na lata, również w dorosłości. Przytoczony został tutaj na przykład fragment słowa Benjamina Franklina o tym, że nawet niewielkie wydatki mogą zatopić wielki statek, czyli jak ważne są również te małe sumy, które wydajemy na co dzień, i żeby pamiętać również o tym, żeby oszczędzanie nie bierze się z dużych sum, ale również z takich małych, codziennych, niby nic nieznaczących wydatków.